Ja w sumie w temacie. Myślałam, że ktoś inny wyjdzie, ale to dotyczy Bożej obietnicy. Śpiewaliśmy dzisiaj o Bożym wyzwoleniu. Ja wam chcę właśnie powiedzieć o tym, jak ja uchwyciłam się obietnicy, jak nastąpiło Boże wyzwolenie w moim życiu. Jak wiecie, ja tu przyjechałam niecałe 3 lata temu z innego miasta. Mam 5-letniego synka. Kiedy go urodziłam, toczyła się sprawa o ustalenie ojcostwa, a w związku z tym różne rzeczy się działy i w konsekwencji po ustaleniu tego ojcostwa została mi ograniczona władza do kuratora, ponieważ jak wiecie, ja byłam alkoholiczką, piłam wiele lat, leczyłam się też na depresji i to wszystko zostało wykorzystane w sądzie. Mimo że miałam wiele lat abstynencji, poczułam się bardzo pokrzywdzona, byłam bardzo krótko nowonarodzona. I ten kurator towarzyszył mi do tej pory. Zmieniałam miejsce zamieszkania, więc zmieniał się też kurator. Aż pewnego razu przyjechałam do Warszawy. Byłam w takim miejscu, że chwilowo mieszkałam u przyjaciółki, u Ani Mleczko i akurat wtedy zadzwoniła pani kurator, która mnie nie znała. Ja nie miałam pracy, nie miałam mieszkania. To, co miałam, to Bożą obietnicę, której się uchwyciłam. Już kiedy zdawałam z tego świadectwo i w ciągu 3 dni miałam swoje mieszkanie, gdzie po ludzku nie było na to pieniędzy, oczywiście opłacone. I to było wszystko ponadnaturalne. I wiecie, ja często zwracałam się do mojego lidera, którym był Norbert, potem Julita. I on mi zawsze powtarzał, że co mówi słowo, jak ja przychodziłam w panice. No, że słowo Boże mówi, że wszelka władza jest mi przychylna. I wiecie, ja to ogłaszałam. I ogłaszałam to te 2,5 roku, które tu byłam. Rok temu z Julitą Korgol pomodliłam się, ponieważ miałam panią kurator, która w moim mniemaniu gdzieś no nie była mi przychylna, dlatego że ja miałam niedowiarstwo w swoim sercu i nie wierzyłam w to, że wszelka władza jest mi przychylna. I pomodliłam się z Julitą w modlitwie zgody. I wiecie co, dostałam za jakiś czas pismo. Nic z tym nie zrobiłam, nie składałam pismo o zniesienie kuratora ani o zmianę, że zmieniają mi kuratora. Po prostu. I wiecie, dostałam panią kurator, która towarzyszyła mi do tej pory. I ostatnio miała miejsce sytuacja taka, w której dowiedziałam się, że pani kurator wystąpiła do sądu o zniesienie siebie samej, bez mojego udziału. Ogłaszałam 2 lata słowo. Taki jest Bóg. I to jest realne słowo Boga. Wszelka władza jest mi przychylna. I Boże wyzwolenie wtargnęło w nas. Duch Święty mi przypomniał o tym. Wiecie, dostałam w piątek postanowienie, że został mi uchylony kurator. Jestem Bogu wdzięczna za wszystko, co się dzieje w moim życiu. Bo ja mam się czym pochwalić, słuchajcie. Pochwalić się Bożymi obietnicami i działaniem Jezusa w moim życiu. Ja przyjechałam tu z torbą, którą dostałam od Norberta, bo nawet torbę miałam dziurawą. Tak mnie dojechał diabeł. Byłam krótko nowonarodzona. Byłam zalękniona, odrzucona, chodziłam w duchach śmierci. A dzisiaj jestem w cudownym miejscu swojego życia. Dzisiaj wychodzę z wielu rzeczy, z których kiedyś bym nie myślała, że wyjdę. Zostałam wyzwolona z nikotynizmu. Wiecie, mimo to, że nie piłam wiele lat, poradziłam sobie, jeszcze będąc w świecie, z alkoholizmem, ale nie radziłam sobie z innymi rzeczami, w których w niewoli też mnie trzymał diabeł. To jest kolejny rok już, który nie palę papierosów. To jest kolejny rok, w którym nie mam przymusu sprzątania, w którym nie robię różnych rzeczy kompulsywnych, które wpływały na całokształt mojego finansowania, mojego życia, ponieważ nie potrafiłam radzić sobie z finansami. Taki jest Bóg. Jeszcze chcę coś powiedzieć odnośnie tego, co powiedział Artur, bo wierzę i mam przekonanie, że to, co dostałam od Boga, to jest generalnie też słowo do Kościoła. Ja zaczęłam robić od dłuższego czasu porządki w moim sercu. Właśnie bardzo głębokie takie rzeczy dotykam z Bogiem teraz. I wiecie, bardzo zaczęłam zastanawiać się, dlaczego mimo takiego namaszczenia, mimo tylu modlitw, dzieją się rzeczy w moim życiu, nie dzieją się rzeczy, nie oglądam pewnych rzeczy. Dlaczego tak jest? I wiecie, przyszłam z tym do Boga i okazało się, że to po prostu jest niedowiarstwo zakorzenione głęboko w sercu. To niedowiarstwo jest przyczyną tego, że do dzisiaj niektóre osoby nie widzą męża w swoim życiu. To niedowiarstwo jest przyczyną tego, że finanse się nie spinają. To niedowiarstwo. Uczniowie, kiedy nie mogli wypędzić demona,
to Jezus im powiedział, że to ten rodzaj wychodzi tylko przez post i modlitwę. I mówił tutaj o niedowiarstwie. To niedowiarstwo w twoim sercu stoi za wszystkim, czego nie oglądasz. Jeszcze dzisiaj podejmij decyzję i rozpraw się z niedowiarstwem w swoim sercu. Ja to zrobiłam. I jestem Bogu wdzięczna, bo teraz weszłam w zupełnie inne miejsce swojego życia z Bogiem. Zamknęłam pewne drzwi i otworzyło się następne. Ja z tego miejsca chciałam podziękować tutaj moim pastorom, moim liderom, moim siostrom i braciom, bo to dzięki każdemu z was jestem tutaj i jestem taka, jaka teraz jestem, ponieważ wpływ wasz wpłynął niesamowicie na moje serce. A ja wierzę, że Bóg mówi przez każdego was właśnie do mojego serca. I ja chcę wam dzisiaj powiedzieć, że ja uwierzyłam Bogu. Kocham was z całego serca. Amen. Amen.